się Arkadiusz Migdalski, jestem przedstawicielem firmy MCMS Warka. Na dzisiejszej wystawie prezentujemy model platformy sadowniczej PSN 260x2 na podestach ręcznych oraz rozdzielaczem na platformie, co umożliwia nam płynną regulację wysokości z platformy. Każda maszyna wykonana jest indywidualnie pod klienta. Za dopłatą klient może zamontować tutaj windę, rolki, suwnicy, skrzyniopalet bądź ewentualnie hydrauliczny wysuw podestów. W wersji ręcznej podest wysuwa się 80 cm i jest dzielony na dwie części. Zaś w wersji hydraulicznej wysuwa on się 60 cm i jest całościowy. Podesty są wykonane z kraty pomostowej, tak zwanej kratki, bądź ewentualnie z blachy ryflowanej. W ofercie posiadamy również platformę sadowniczą na jednej osi, bądź ewentualnie na czterech półośkach skrętnych. Każda platforma wykonana jest na podwójnym krzyżaku oraz podwójnym siłowniku, co świadczy o jej stabilności. Wszelkie zainteresowane osoby zapraszam na naszą stronę internetową www.mcms.pl bądź ewentualnie do składania zapytań mailowych na adres mailowy mcms@mcms.pl. Firma MCMS Warka, mająca doświadczenie od 1994 roku produkcji maszyn sadowniczych od praktycznie 4 lat, produkuje również przyczepy sadownicze, jak i również rolnicze w ładownościach od 3 do 12 ton. Naszą aktualną nowością, prezentowaną podczas targach w Bednarach, była przyczepa jednoosiowa z linii Eco, charakteryzująca się delikatnie uszczuplonymi opcjami standardowymi, co pozwalało zmniejszyć jej cenę do jeszcze bardziej atrakcyjnej. Standardowo przyczepa w wersji Eco posiada wyposażone w zabudowę typu z profili burtowych zamkniętych. Jest to bardzo zbliżona zabudowa do Furmana tak zwanego. Dosyć popularnego na rynkach zachodnich, jest to bardzo szczelna konstrukcja pozwalająca na przewożenie zarówno zboża, jak i innych materiałów sypki. Przyczepa ta jest bardzo wąska, praktycznie 1,5 metra szerokości, 3 metry długości. Także idealnie sprawdza się zarówno w sadach, jak i w pewnych komunalnych rozwiązaniach.